Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wspaniałego, a zarazem przerażającego pokazu elektrycznego na naszym niebie w postaci błyskawic. Ale czy wiesz, że istnieje osobna elektryczna strefa ponad chmurami? Naukowcy polecieli samolotem ponad ogromną burzą elektryczną, aby to udokumentować. Nazywają je chochlikami i elfami. Spójrz. Jak tylko robi się ciemno, grzmoty zaczynają rozbrzmiewać wokół lotniska. Naukowcy wsiadają do samolotów, a wygląda, że będzie to owocna noc. O 21:00 dwa odrzutowce startują. Zmierzają w kierunku chmur burzowych znajdujących się 120 mil stąd, które energicznie wytwarzają błyskawice. Kabina jest w ciągłej komunikacji z Zairem, Lyon znajdującymi się na Yucca Ridge. Zasadniczo chcą jakiegoś rodzaju centralnej lokalizacji. Mężczyzna ocenia dane i podaje pilotom szerokość i długość geograficzną dużych chmur burzowych, w których chochliki mogą się pojawić. Nasze odniesienie będzie dotyczyło tych danych zebranych za około 10 minut. Uchwyciłeś to? W jednej chwili ogromny czerwony błysk się pojawił. Na powtórce widzą piękne snopy światła, uderzając w górę w kierunku kosmosu. Tajemniczy chochlik w całej jego okazałości. Potem chochliki zaczęły się pojawiać. Chochlik, tak, mamy chochlika. Na pokładzie zespół ocenia oszałamiające i niepowtarzalne obrazy. Ten chochlik miał kształt drzewa mangrowego. Został uchwycony bardziej szczegółowo niż jakikolwiek inny chochlik do tej pory. Tak jak jego nazwa, ten chochlik przypomina kształtem wróżkę ze skrzydłami. Tak, bardzo duża meduza, ładna. Bardzo ładna. Rzeczywiście wygląda jak meduza z wieloma mackami. Chochliki w wielu różnych formach się pojawiają. Jeden po drugim. Widziane z bliska mają rozmaite kształty. W końcu pojawia się chochlik, który wymaga szczególnej uwagi. To jest spektakularne.